Witam wszystkich widzów Tajemitów. Nasza dzisiejsza historia rozpoczyna się latem 1922 roku w małej stodole pod Monachium, gdzie dwa rozwijające swoje wici towarzystwa okultystyczne Thule i Vril zamierzają opracować międzywymiarową maszynę latającą. Plany jej budowy opierają się na informacjach otrzymanych przez ich dwa bardzo mocne media, Marię Orsic i Sigrun. Plany otrzymane są drogą telepatyczną i pochodzą z systemu Aldebaran w konstelacji Byka 64 lata świetlne od nas. Maria, medium Thule, otrzymywała informacje od, jak sądziła, aryjskich kosmitów żyjących na planecie w układzie Aldebaran już od 1919 roku, ale nie mogła przetłumaczyć ich języka i dziwnych obrazów mentalnych. Sigrun, medium Vril, zostało sprowadzone, aby pomóc w tłumaczeniu tych komunikatów i obrazów, które były w formie starożytnego języka sumeryjskiego i silnego obrazu mentalnego dziwnej okrągłej maszyny latającej z jeszcze dziwniejszą cylindryczną elektrownią poza wszelką konwencjonalną nauką tamtych czasów. Thule i Vril potajemnie nazwali ten statek Jenseits Flugmaschine lub maszyną lotu z innego świata. Gesellschafts, czyli towarzystwa, wykorzystywały następnie swoich członków w niemieckim środowisku biznesowym do zebrania funduszy na budowę tej maszyny pod kątem literowym JFM. Do 1922 roku części do maszyny zaczęły napływać niezależnie z różnych źródeł przemysłowych opłacanych w całości przez Thule i Vril Gesellschaften. Sama maszyna była w formie dysku z trzema wewnętrznymi płytami wewnątrzpłytowego kadłuba i cylindryczną jednostką napędową biegnącą przez środek wszystkich trzech płyt. Centralna płyta dyskowa mierzyła 8 metrów średnicy, nad nim równolegle znajdowała się płyta tarczowa o średnicy 6,5 metra, a poniżej równie równoległa tarcza o średnicy 7 metrów. Przez środek wszystkich trzech płyt przebiegał cylindryczny zespół napędowy o wysokości 2,4 metra, który pasował do działającego, prawie dwumetrowego otworu zakończonego w dolnej części korpusu dysku w stożkowym punkcie, do którego przymocowywano ogromne wahadło, które było obciążeniem, aby ustabilizować sprzęt. Jednostka działała. Po uruchomieniu cylindryczna jednostka napędowa, która składała się z elektrycznego silnika rozrusznika i generatora dużej mocy, uruchamiała górną i dolną płytę tarczową wyposażoną w elektromagnesy wirujące w przeciwnych kierunkach, aby wytworzyć silne wirujące pola elektromagnetyczne, które były coraz bardziej wzmacniane. Natężenie pól elektromagnetycznych zostało zmanipulowane, aby stworzyć oscylację pola częstotliwości, które teoretycznie wzrosły do punktu, w którym wystąpiły oscylacje międzywymiarowe. Kanał, który otworzył bramę lub portal do innego, uniwersalnego systemu lub świata. Okultyści niemieccy nazywali to białą dziurą. Łączyła ona JFM z odpowiednimi oscylacjami częstotliwości Aldebarana i kierowała maszynę do tego systemu, aby spotkać się z flotą sumeryjską, oczekującą na nich flotę obcych. Jedynym celem tej maszyny było dotarcie do Aldebarana i nawiązanie bezpośredniego kontaktu z tymi aryjskimi kosmitami, którzy dostarczyli informacji technicznych poprzez objawienie psychiczne. W przeciwieństwie do implodującej czarnej dziury, która wykorzystuje swoją destrukcyjną siłę grawitacyjną, aby teoretycznie przebić dziurę przez tkankę czasoprzestrzeni, okultyści z Niemiec wierzyli w nieniszczącą manipulację grawitacją poprzez oscylację pola o wysokiej intensywności, aby stopniowo otwierać mały kanał w czasoprzestrzeni do momentu, kiedy był wystarczająco szeroki, aby mógł przejść przez niego JFM, Jenseits Flugmaschine. 2 lata badań nad lotem kanałowym prowadzono w JFM do 1924 roku, kiedy maszyna została pospiesznie zdemontowana i przeniesiona do Augsburga, gdzie ostatecznie została umieszczona w magazynie w zakładzie Messerschmitta. Po zakończeniu wojny nie zdołano odnaleźć żadnego śladu po JFM. Być może został zniszczony podczas alianckiego nalotu bombowego lub po prostu rozebrany przez samych Niemców ze strachu.
Nikt nie jest pewien, ale ostatnie informacje wskazują, że dziwny dysk mógł zostać przeniesiony dalej na północ do Peniminde w celu badań naukowych, a następnie przetransportowany oceanicznym ubotem na Antarktydę do tajnej bazy 211. JFM jest nieprecyzyjnie opisywany jako dysk von Brauna w wielu zagranicznych odniesieniach. Von Braun ze swojej strony nigdy nie wspominał oficjalnie o żadnym samolocie dyskowym w Peniminde, ale ze względu na dobre traktowanie przez USA i przyszłe obywatelstwo dla niego i jego zespołu rakietowego, który składał się z samych potencjalnych zbrodniarzy wojennych, nie wiadomo, czy był do końca małomówny w tym temacie. Mówi się, że zachował milczenie. No, jeżeli tak, to dlaczego został nagrodzony? Peniminde od samego początku historii związanej z latającymi dyskami było postrzegane jako port kosmiczny. Bez względu na to, czy JFM rzeczywiście działał, jedno jest pewne. Thule i Vril Gesellschafts z pomocą profesora Winfreda Otto Schumana z Politechniki w Monachium opracowali z nim jakąś formę jednostki lewitatora, która miała być wykorzystywana w kolejnym niemieckim projekcie samolotu, począwszy od typów RFZ, Rundflugzeug w 1937 roku, a skończywszy na fantastycznych dyskach Hanebu i Vril z lat 1939-1945. Powrócić jednak należy jeszcze do organizacji Vril i medium Marie Orsic. Jej wizje przenikały na deski kreślarskie, gdzie powstawały bardzo dziwne i tajemnicze latające maszyny. Towarzystwo Thule i Vril tworzyły razem potężną organizację okultystyczną, która posiadała wiedzę daleko wyprzedzającą współczesną wówczas technologię o zupełnie inny poziom, praktycznie niedostępny jak na razie dla ewentualnych przyszłych wrogów czy też przeciwników. Tak właśnie powstał w świetle zaawansowanej okultystycznej współpracy DORN. Jedynym znanym odniesieniem do tej bardzo dziwnej maszyny jest szkic z 1945 roku, który umieszcza ten obiekt obok proponowanego Vril 11 Teufel, diabeł. Nazwa DORN oznacza po niemiecku cierń i jest również skrótem od Dornier, który miał umowę z jednostką SS E4 do zbudowania produkcyjnego statku dyskowego Hanebu 2 Dostra, Dornier Stratosphärenflugzeug, na początku 1945 roku. Nie wiadomo, czy Dornier rzeczywiście pomógł zbudować dwa pierwsze prototypy Dostra, ale logo firmy znajduje się na SSE dokumentacji z kwietnia 1945 roku. Przed całkowitym upadkiem III Rzeszy Niemieckiej w Europie w marcu 1945 roku Vril ewakuował swoją technologię do bazy 211, podczas gdy Vril Szefin odleciały do Aldebarana jednym z ukończonych 139-metrowych latających cygar Andromeda Gerat Raumschiffen. Był to ukończony statek kosmiczny rejsowy. Vril 8 Odin był ostatnią oficjalną konstrukcją zbudowaną w 1945 roku, ale już po wojnie. Wiele Hanebu i Vril zostało dostrzeżonych na niebie praktycznie w każdym rejonie świata. Jednym z nich był Vril 9 AB Jäger, który miał być tylko papierowym projektem. Jednak zszedł z deski kreślarskiej i został zbudowany. Najprawdopodobniej miało to miejsce już w Nowej Szwabii w tajnej bazie 211. Jeśli stworzono więcej jednostek Vril, wówczas projekty 10 i 11 mogły również zostać skonstruowane wraz z jednostką DORN na Antarktydzie. Wygląda na to, że DORN nie ma ani standardowego silnika Vril, ani Hanebu Treibwerk ze względu na jego małą konfigurację, ale prawdopodobnie albo korzystał z jakiejś formy zaawansowanego lewitatora Vril, albo bardziej zaawansowanego, pomniejszonego tachionatora Thule. DORN jest również bezzałogowy, co czyni go albo swego rodzaju sondą rozpoznawczą, albo obrońcą większych dysków. W oparciu o informacje Vril 11 Teufel był przeznaczony do zadań obronnych i nazywano go Verteidiger Obrońca. Ponieważ większość projektów Vril była nieuzbrojona do końca wojny, zaprojektowana do lotów kanałowych lub Rampflug, lotów kosmicznych, jest bardzo prawdopodobne, że DORN jest uzbrojony w jakąś formę urządzenia zakłócającego pole elektromagnetyczne, aby unieszkodliwić konwencjonalne samoloty.
Broń Feuerball nosiła zakłócacz pola elektrostatycznego podczas swoich spotkań z bombowcami i intruzami US Air Force i RAF w latach 1944-1945, więc możliwe jest, że Dorn mógł nosić bardziej wyrafinowaną broń. Gdyby została opracowana po wojnie, co jest bardzo prawdopodobne biorąc pod uwagę działalność bazy 211. Ten statek mógł zostać zbudowany przez kolonię inżynierów w Nowej Szwabii na Antarktydzie w bazie 211 lub w bazach niemieckich założonych w Ameryce Południowej. Jest wysoce wątpliwe, czy Stany Zjednoczone lub ZSRR odzyskały jakąkolwiek technologię Thule lub Vril. Jednak UFO typu Hanebu i Vril były zauważane na całym świecie po wojnie. Fakt, że ten statek został zauważony na włoskim niebie i uwieczniony na zdjęciach, nie znaczy wiele, ale nasuwa pytanie. Czy po wojnie powstało więcej projektów Vril? Ostatecznym marzeniem i celem napędowym Vril Gesellschaft, zapoczątkowanym przez media paranormalne Marię Orsic, Sigurn i Traute, znanych jako Vril-Szefin lub Bosowie, było osiągnięcie lotu kosmicznego wszelkimi możliwymi środkami, aby dotrzeć do systemu Aldebaran w konstelacji Byka, 64 lata świetlne od Ziemi. Aby to osiągnąć, potrzebne były dwie rzeczy. Po pierwsze, aby przetłumaczyć serię psychicznych obrazów maszyny latającej, które Maria Orsic otrzymywała od 1919 roku, a po drugie, aby współpracować z innymi grupami okultystycznymi, które mogłyby sfinansować takie przedsięwzięcie po tym, jak obrazy zostaną odszyfrowane. To wszystko osiągnięto. W 1933 roku Adolf Hitler, sam członek Thule i okultysta, został kanclerzem Niemiec. To dało zarówno Thule, jak i Vril Gesellschaft drugą szansę na dalszy rozwój swoich statków dzięki zatwierdzonemu przez państwo programowi RFZ, Rundflugzeug lub Aircraft, kierowanemu również przez profesora Schumana. Program rozpoczął się w 1937 roku i wyprodukował 7 modeli. SS Himmlera było już zaangażowane w program rozwoju Thule Hanebu w 1935 roku, zanim rozpoczęła się seria RFZ. W 1939 roku SS wykorzystało przystosowany akumulator grawitacyjny Hansa Kohlersa i pomysły Tesli, aby opracować nowy rewolucyjny silnik, którego pionierem była firma Thule-Triebewerk, znany również jako Tachyonator 7. Vril udoskonalił także SM Levitator i wynalazł własny Triebewerk napęd w 1941 roku wraz z RFZ-7. Hanebu 1, krótko wymieniony jako projekt RFZ, został porzucony w 1939 roku, a RFZ-7 został przemianowany na Vril 1 Jäger w 1941 roku. Oba towarzystwa przeszły pod kontrolę jednostki SS E4, Entwicklungsstelle 4, w 1941 roku na rozkaz Hitlera. Samodzielne funkcjonowanie towarzystw okultystycznych zostało przez niego zakazane. Jednostka SS E4 była technicznym oddziałem SS, którego zadaniem było rozwijanie alternatywnych źródeł energii. Obejmowało to nie tylko alternatywną energię poprzez paliwa syntetyczne, ale także generowanie pól energetycznych, które można wykorzystać w czasie wojny. Tak więc okultystyczne dyski były postrzegane jako potencjalnie satysfakcjonująca broń wojenna. Oczywiście Thule i Vril poszli za SS, mimo że zamierzali wyprodukować tylko Raumschiffa, statek kosmiczny. Podobnie jak von Braun, który również przewidział lot kosmiczny napędzany rakietami serii A. Towarzystwa były pionierami w swoich dziedzinach, którym przyświecała idea zbudowania statku kosmicznego i o to tylko chodziło. Jednak miały pełną świadomość, że każdy z dysków, czy też wyprodukowanych statków kosmicznych może zostać w każdej chwili przerobiony na broń wojenną, a ich protest zakończy się pod murem. Niestety oba rodzaje latających dysków były niezwykle skomplikowane i trudne do kontrolowania w locie. Należało opracować specjalny system nawigacji na niebie zbudowany zarówno przez Siemensa, jak i AEG, aby latać maszynami, które początkowo mogły wykonywać skręty tylko o 22,5, 45 i 90 stopni.
Kontrola była możliwa tylko dzięki przesunięciu pola magnetycznego za pomocą impulserów, które szybko przenosiły moc do różnych części pierścieni elektromagnetycznych, zmuszając bardzo gwałtowne wirujące pola elektromagnetyczne wewnątrz statku do odpowiedniego ruchu, zmieniając natychmiast kierunek statku. Maksymalne prędkości w tych pojazdach również okazały się problemem. To wymagało specjalnych metalurgów SS. Niektórzy nazywani byli nowoczesnymi alchemikami. Ich zadanie to stworzenie żaroodpornej broni o nazwie Wiktalen, która byłaby w stanie wytrzymać tarcie cieplne przy prędkościach znacznie przekraczających 7000 km na godzinę. Kiedy oba statki, Hanebu i Vril, osiągnęły swój pełny potencjał do 1944 roku, zdecydowano, że Vril ponownie spróbuje zbudować funkcjonujący Raumschiff, ale tym razem zostałby zbudowany przez SS przy użyciu wszystkich zasobów SS, jakie posiadało w państwie, w tym niewolniczej pracy i bezpiecznych obiektów. Ze względu na ogrom tego projektu stworzono specjalną jednostkę do budowy właśnie tego typu, SSFE-5. Raumschiff miał nazywać się Andromeda Gerat, urządzenie Andromedy. Prace nad dwoma z tych masywnych latających cygar o długości 139 metrów i średnicy 30 metrów prawdopodobnie rozpoczęto z wielkim wysiłkiem na początku 1943 roku w naziemnych, mocno zakamuflowanych schronach podobnych do starych hangarów Zeppelina. Statki te zostały zaprojektowane tak, aby pomieścić zarówno dysk Hanebu 2, jak i 4 w jednej dużej wnęce z dwoma innymi mniejszymi dyskami Vril 1 lub 2 w wnęce drugorzędnej, oba dostępne z boku każdego statku. Każda jednostka miała mieć załogę 130 osób i być opancerzoną czterowarstwowym kadłubem Wiktalen. Systemy napędowe znajdujące się zarówno w poprzedniej, jak i tylnej części statku Andromeda byłyby poza ostatnim napędem Thule Tachyonator 7C typu Hanebu. Pojazdy te miały mieć cztery masywne jednostki napędowe, dwa tachyonatory 11 z przodu i dwa z tyłu, z czterema dodatkowymi dużymi jednostkami SM Levitator umieszczonymi parami na górze i na dole każdego pojazdu, które znajdowały się na szeregu dużych płuł z podwozia, aby wspierać masywną wagę. Ogólnie przyjmuje się, że silniki te były tego samego typu co EMG, elektromagnetyczno-grawitacyjne. Ale inni oficerowie wywiadu alianckiego uważają, że mogły być fotoniczne na podstawie relacji świadków jednego dużego statku lecącego z potężnym źródłem jasnego światła emitowanego z tyłu. Thule mógł po prostu użyć terminu tachyonator, aby opisać ewolucję napędów energetycznych, które mogły się różnić w tych ostatnich modelach. Kiedy armia amerykańska natknęła się na jedną z nieukończonych maszyn w 1945 roku, pojazd po raz pierwszy został pomylony z wieżą radiową z powodu dziwnych anten wystających z pojazdu. Ogromny rozmiar niedokończonej maszyny nie zdradzał jej przeznaczenia, dopóki ktoś nie wspiął się na nią i natychmiast zauważył kokpit z bardzo grubym szkłem, które zostało rozbite. Półukończony statek pomalowany na szaro bez oznaczeń został poważnie uszkodzony. Gdy Niemcy wycofywali się, w popłochu próbowano go wysadzić, lecz udało się go tylko bardzo uszkodzić. Niemcy zabrali ze sobą wszystkie czułe urządzenia nawigacyjne prototypu i dziwny układ napędowy. Wnęki na dysk Hanebu 1 i Vril były otwarte, ale żadnego dysku w nich nie było. Zdjęcia z miejsca budowy wykonane przez wywiad brytyjski zdają się wskazywać na to, że budowano tam dwa statki. Jeden wyprodukowano szybciej. To on został przygotowany do kosmicznego lotu. Drugi prototyp nosił nazwę Freya i zniknął w czeluściach kosmosu w latach 1944-1945. Egzotyczny statek został zaprojektowany do prędkości 300 tysięcy km na godzinę. Jeśli ktoś zdołał uciec w marcu 1945 roku tym kosmicznym statkiem, to najprawdopodobniej miał na pokładzie całe szefostwo Vril i z całą pewnością osiągnął lot kanałowy w białej dziurze. Jaki mógł być ich ostateczny cel? System Aldebarana.